Czwartek był bardzo gorącym dniem w Żużlowej Ostrowi. Klub nie spłacił w terminie zobowiązań względem zawodników i złożył wniosek do władz polskiego żużla o przedłużenie okresu spłaty należności. Wszystko wskazuje na to, że decyzję na temat przyszłości ostrowskiego żużla poznamy w piątek. Już dzisiaj jednak o możliwych scenariuszach opowiedział pełniący obowiązki prezesa Artur Bieliński. Panie Arturze, przede wszystkim podstawowe pytanie, czy jest pan w stanie potwierdzić informację, że ŻKS Ostrowia nie spłaciła zobowiązań względem zawodników za sezon 2011? Tak, potwierdzamy tą informację. To jest informacja, która jest informacją oficjalną i przekazaliśmy do Polskiego Związku Motorowego 28 lutego pismo z prośbą o przedłużenie tego terminu spłaty do 21 marca i obecnie jesteśmy na etapie oczekiwania na decyzję z Komisji Licencyjnej czy z Polskiego Związku Motorowego. Z czego wynika fakt, że te zobowiązania nie zostały spłacone? Głównym powodem jest to, że deklarowane jak gdyby wpłaty od sponsorów, które miały pojawić się w miesiącu lutym, te płatności zostały na razie scedowane na marzec. I tutaj powiedzmy, brak wpłat na konto klubu spowodował, że nie do końca mogliśmy się wywiązać ze zobowiązań. O jakiej kwocie mówimy teraz, jeżeli chodzi o te zobowiązania i jacy zawodnicy czekają jeszcze za pieniędzmi? Znaczy to jest powiedzmy większość z kadry ostrowskiego zespołu, powiedzmy z poprzedniego sezonu. Ta kwota jest około powiedzmy 200 tysięcy złotych i ona jest jak gdyby rozdysponowana na bodajże 5 czy 6 zawodników ostrowskiego klubu. Tak jak mówię, te wpłaty od sponsorów i pewne rzeczy, które mamy ustalone z nimi, powodowały, że to zadłużenie byłoby wyzerowane. Natomiast jeśli nie było tego wpływu, zmniejszyliśmy, tak jak mówiłem, zmniejszyliśmy tą kwotę o ponad 50 tysięcy złotych, ale jest ona jeszcze dosyć spora. Jako prezes, który działał w środowisku żużlowym, wyobraża pan sobie pięciozespołową pierwszą ligę, choćby z punktu widzenia atrakcyjności dyscypliny? Nie chciałbym. Tutaj jak gdyby decyzja, którą podejmie Polski Związek Motorowy, jest ponad moją głową i nie chciałbym w tym momencie gdzieś tam sugerować czy wypowiadać się w tym temacie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że termin 28 lutego już jest terminem, który był. My możemy tylko tyle powiedzieć, że jako zarząd zrobiliśmy wszystko, żeby w tym terminie powiedzmy te zaległości spłacić. Natomiast jest szansa na to, żeby w przeciągu powiedzmy tych 3 tygodni faktycznie te pieniądze spłynęły do klubu i uregulować te zobowiązania. Natomiast potrzebujemy pozytywnej decyzji od Polskiego Związku Motorowego. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się również, że w ostatnim czasie miało dojść do spotkania na temat ostrowskiego stadionu. Czy może pan potwierdzić informację, że część tego stadionu będzie wyłączona z użytku? Znaczy odpowiem tak, takie spotkanie dzisiaj miało miejsce. Była tutaj wizytacja, jeśli chodzi o stadion miejski. Ze strony policji był przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji z Poznania, zrobił zdjęcia, obejrzał ten obiekt i powiem, z racji przepisów o ustawie imprez masowych istnieje faktycznie taka możliwość, że będziemy musieli część stadionu w sposób, nazwijmy to, trwały zamknąć i na tej części stadionu wtedy nie będzie mogła po prostu siadać grono kibiców. Jest to podyktowane ustawą o sporcie imprez masowych, nie jest to ani powiedzmy tutaj jakąś przeszkodą ze strony klubu. Tak nam przedstawiono na tym spotkaniu, natomiast będziemy tą ustawę jak gdyby przeglądać i będziemy tutaj wraz z policją próbowali znaleźć taki sposób, żeby imprezy masowe mogły się na tym ostrowskim obiekcie odbywać, i żeby to było z jakimś tam niewielką szkodą dla kibiców, a przede wszystkim niewielką szkodą finansową dla klubu, ze względu na to, że każde dostosowanie czy każdy remont tego stadionu wymaga środków finansowych. Jeżeli ta część stadionu, o której mówimy, zostanie zamknięta, to ilu maksymalnie kibiców będzie mogło pojawiać się na stadionie miejskim w trakcie spotkań ligowych? Znaczy też nie chciałbym tutaj deklarować dokładnej kwoty czy liczby tych osób, które mogą się tutaj powiedzmy na tym stadionie pomieścić. Jest kilka jak gdyby wariantów i w tej chwili mówię, musimy wraz z firmami ewentualnie ochroniarskimi, które miałyby się zająć ochroną tych imprez, te warianty rozważyć. I myślę, że nie chciałbym tutaj przede wszystkim sobie dla klubu zamykać jakieś liczby, czy to będzie 7 tysięcy, 8 czy 10. Według dokumentów, które widnieją w dokumentacji Urzędu Miasta, ten stadion ma pojemność 12 tysięcy.
więc najlepiej by było, żeby tyle kibiców mogło zasiadać i oglądać tutaj pojedynki żużlowe. Natomiast, no, tak jak mówię, jest ustawa i pod tą ustawę będziemy pewnie wspólnie z władzami miasta i z władzami Holdikomu musieli dostosować ten stadion do rozgrywek pierwszoligowych. Działacze Rzetka z Ostrowia informują również kibiców, że w przypadku realizacji czarnego scenariusza, który oznaczałby, że drużyna nie przystąpi do rozgrywek ligowych, w najbliższym czasie będą zwracane pieniądze za zakupione do tej pory karnety.